Łukaszu, zobaczmy, co masz w swojej furze. No, zobaczmy, zobaczmy. No różne rzeczy, przede wszystkim związane z tym, co na co dzień, prawda, robimy, czyli muzyka, jeszcze raz muzyka, jeszcze raz muzyka. A oto zabudowane pięknie wnętrze, tak, obudowane właściwie, masz rację, wnętrze twojego BMW. Tak się to składa, że wiem, że to jest silnik. Cudownie! Wiem, że to jest silnik i co jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest pewnie chłodnica jakaś. Tu pewnie olej się gdzieś wlewa, nie wiem. A tu na przykład co się wlewa? Tu płyn do spryskiwaczy. To cudownie, zachwyciłeś mnie swoją wiedzą na temat tego, co masz pod maską. Totalna wiedza, no jest jedyne 200 koni mechanicznych w tym silniczku, także jest czym jechać. No i ponadto jest to w automacie, że tak powiem, autko. To w takim razie może skończmy już tutaj i pojedźmy do bagażniczka. Się otwiera, a w bagażniku co widzimy? Jak czyściutko. Czyściutko, ład i porządek, oleje się, kapie. Kapie nam, tak, bo dzisiaj mamy taki lekko deszczowaty dzionek. No co tu mamy w bagażniku? No widać, no jest przede wszystkim miotełka. Bardzo ważne. Tak, w zimie, no już praktycznie śniegi były w górach. Pudełko płyt, przepraszam bardzo. Prywatne uskuteczni mnie koleżance też. Kolega też niech tak ma na pewno. Lecą! Przepraszam, emocje, nerwy, proszę Państwa, trema. O, plakat, nowa płyta, Golec, orkiestra, 5 już w sprzedaży. Także. 5 płyt już w sprzedaży? Nie, ta jest 5, ale w sumie jest 8. Także to, bo jakby nie weszła płyta w normalną numerację. Ścieżka dźwiękowa do filmu Juliusza Małyckiego, pieniądze to nie wszystko. Ponadto są dwie kolędowe, które też są jakby sytuacyjnymi płytkami. Teraz zobaczmy w takim razie, czy ten duży, bezpieczny samochód ma również duże, pojemne schowki. No, pojemne schowki ma, że tak powiem, czy duże? Chyba duże. Jest jeden z przodu schowek, to jest Chris Botti, taki płytka. Jeden z trębaczy, który kiedyś ze Stingiem grał. O, tutaj coś bardzo... Umowa. Tak. Jest też płytka. No, my dużo muzyki słuchamy w ogóle w samochodzie, w podróżach. Słuchacie też takiej kapeli Golec Orchestra. Tak, czasami słuchamy takiej kapeli jak Golec Orchestra. Właśnie nowa płyta, 5. X5, 5, także wszystko jest na temat. To jest Alchemic Acoustic Jazz Access, również nasz jazzowy projekt. A to jest stara płyta, bo nowa płyta wyjdzie dopiero na... Wasz? Zimie. Tak, jazz, myśmy grali jazz, prawo, lewo, zresztą gramy cały czas. Tutaj co jest w tym sowku? Mamy ibuprom, prawda? Często boli się głowa? Nie często, ale jak już boli, to brać trzeba porządny lek przeciwbólowy. No i zdrowo, trochę śmietku. No śmietki, no ładowarki. Plik różnego rodzaju wizytówek. Bajery są, prawda? Pojemniczek na koks. Na koks, patrz, z dwóch stereczkiem. Jest wiele pokrędełek, no niektóre nie wiem do czego służą, także po prostu... I pewnie się nie dowiesz, bo nie masz takiej potrzeby. Pewnie się nie dowiem, bo nie mam takiej potrzeby, zgadza się. Najważniejszy jest, prawda, licznik. Jest to najważniejsza rzecz dla kobiet. Tak, jest dla kobiet, lustereczko. Zacnę, tutaj też mamy lustereczko, także się można... Masz również świętego Krzysztofa Strażnika. Tak, patron kierowców wszystkich, także to trzeba mieć w autku. Ale z tyłu to tu masz tutaj niezły bajzel. No jest bajzel, akurat foteliki po dziecięce wyjąłem. Także troszeczkę to i różnych szpargołów, ale to są związane chyba z koncertami sytuacji. Szczególnie alkohol. No to jest akurat puste opakowanie po takim trunku zacnym. I co, jeszcze tutaj tak, ubrania? Tak, jest jakiś frakonosz z ubraniami koncertowymi. W reklamówce są moje buty koncertowe, można sobie zobaczyć. Poza tym mnóstwo jakichś pudełek. Pudełek, tak, bo to cały czas coś... Na coś nie wiem, takich różnych... Są koszulki, marynarki... Tu jest pas góralski. Widzieliście pas góralski? Porządny taki żywiecki. To jest... O, taki.
takim pasie gramy. W rodzinach patologicznych służy na pewno do bicia dzieci. Albo tak, to jest bastion. Miał wiele funkcji, że tak powiem, nawet jako sakiewka na kasę. O. Przygody, wpadki, wypadki. No były różnego typu sytuacje. Raz była akcja, jechałem z domu, z Milówki, prawda, od mamy z synem Bartusiem i widzę, mam na ogonie faceta autobusem jechał, z wycieczki się okazało później, ale dosyć tak szybko jechał, no kręte drogi, wiadomo, wąskie, duży ruch, no i gdzieś tam za którymś z zakrętów, bodajże w Węgierskiej Górce, zrobił się korek, ja stoję, a autobus za zakrętów wyjeżdża, nie wyhamował, uderzył mnie, ja jeszcze pchnąłem kolejne auto, auto przede mną jeszcze pchnęło kolejne auto, no dosyć poważny facet. Ja oczywiście nikomu nic się nie stało, poza tym, że tam, prawda, cały tył był do klepania, do roboty, szyby potłuczone. Facet jechał gdzieś tam z wycieczki, prawda, ze Słowacji, no ale wyjątkowo szybko. Dzisiejszymi gośćmi byli Paweł i Łukasz, Golcowie, oraz ich samochody. Bardzo Wam dziękuję.